Siemeczko, jestem Wojtek. O, siemeczko, jestem Wojtek, ze mną dzisiaj tych panów. Ponownie witamy na kanale Wojtaszek Games. Really nigga. Siema. Ze mną jest Tadeusz i Joli. Dzisiaj gramy który z nas w większym gronie. To jest masz 3 osoby, więc jest ten. Mamy 27 pytań. Dobra, mamy więcej pytań, mamy więcej emocji, będzie super zabawa. Powinieneś ten efekt wow, co niby dodać taki. Zacznijmy od pierwszego pytania. Który z nas wskoczy do krzaków bez powodu? Nie pokazujcie. Weźcie jedną kartkę, może. Nie ma sensu, bo przedmijać. No, ale... 2, 3. To raczej, że Wojtek. Bez powodu, wiadomo. On już to zrobił. Ja skoczyłem komuś do ogródka na żywopłot, stary, bez powodu. Byśmy coś nie powiedzieli. No, dobra. Który z nas najszybciej by się połamał? Teraz? Który z nas najszybciej? Dobra. To jest najszybciej. 3, 2. No oczywiście, że mnie radzą wszyscy. Ale, damy, ale to jest nieprawda, ja się dawno nie połamałem. No dobra, ale jeździsz na rowerze. Dobrze. Masz największe prawdopodobieństwo. No, na moim karbonie się połamasz. Nie ma. Dobra, który z nas najczęściej wkurza się podczas grania? Ty nie grasz w gry. No właśnie, ja odpalam. Ja wiem, bo... Ja daję o niego. Ty z nami mamy rocza. Dobra, mamy już. Mnie dajesz? Stary, gdybyś z nami grał w Overwatcha, przecież to jest taki toxic player, stary, naprawdę. Co ty? No, on tak rydzuje. Healers, please, daj. Nie wiem, ja ostatnio się u ciebie nasłuchałem ostatnio, że nie masz tygar, to cię wkurzają ludzie na Angerę. Dobra, który z nas ma najlepszy śmiech? No, dobra. 3, 2, 1. Wojtek, Oliwie. Co? No. Jak ty czasem odpalisz sobie kolo, takie... Serio? Nie umiem tego zainicjować, nie, ale... ja daję ciebie, bo jak czasami... Ja to daję przykład z Overwatcha, bo po prostu jak ty coś odwalisz, to masz taki śmiech, że... jest takie... Dobra. Nie chcę coś u ciebie, ale u siebie mogę się drzeć. Który z nas jest niebezpieczny? Chciałbym wam przypomnieć ostatni wywiad z Marią Wysołowską. Ja też przypominam wywiad. Co? Ja daję siebie. Czemu? Czemu? Bo trzeba robić szacun na dzielnik. Znaczy niebezpieczny, tak? No. No to jak na przykład rzucę myszką czy czymś, to się zalicza, tak? Ale Wojtek rzucą tą w czaki. No dobra. Ja daję siebie. Który najszybciej dostał byliście od dziewczyny? Wow, ej, to jest trudne. Chciałem dodać opcję pas, ale zrezygnowałem z tego. I tu mam duży dylemat. Tutaj nie ma, że bierzemy... Tutaj... Kurde, nie wiem. Ja nie wiem. Dobra, ja mam chyba, ale... Liście od dziewczyny? Nie no, że coś powiesz, dostaniesz mordy najszybciej. Nie. Ale może być takie coś, że na przykład zrobisz sobie, jak coś odrobisz takiego i też tak może być, co nie? No tak. Ej, dobra, ja wiem. Ja daję siebie. Ja dam siebie. Ja już nie raz zostałem i to... Dobra. Który z nas jest fotogeniczny? Każdy ja dam modela. Ja dam, jak do każdy siebie, to po prostu... Dobra. Ja dam Klaudiusza. Tam było takie zdjęcie jako nie default, tylko w takim płaszczu kapelusz miałeś. To było spoko zdjęcie. O, a to wiem, które. A wiadomo, kto je robił. No, a kto jest najlepszym fotografem? Który z nas najczęściej ma wymówki? Dobra, mam. Ja też mam. Mogę 3, 4. Serio? No, stary, jak ty miałeś na przykład, nie wiem, ogarnąć sobie pokój, czy tam się ogarnąć, to ci zajęło to 5 godzin. Tak, no, ale to nie, to jest Nie, najczęściej jak piszemy na grupce, to najczęściej ty masz jakąś wymówkę. No tak, lekcje. Dobra, ale najczęściej masz ty. Który z nas najlepiej rysuje? No, wiedziałem pewnie. Łatwe. Co? Czemu dajesz mnie? Nie wiem, ale daj siebie. No dobra. Kurde, ja nie potrafię, stary. Ja nie mam takiej zdolności. Please subscribe me. Który z nas ma najlepsze tapety na telefonie? Ja się nie muszę zmieniać. Ja mogę pokazać. Ja mam w tej chwili jedną osobę, ale ja mam dużo tapet fajnych na telefonie. Który z nas najczęściej wchodzi w komuś zdanie? Czekaj, bo ja muszę się serio zastanowić. No co? Czy nagrywałeś przed chwilą filmik? No dobra, ale tylko na koniec filmiku, zawsze. No ale ty się wcinasz. A zobacz, co mi... Na Klaudiusza. Ale chodź... Który z nas najgorzej gra w nogę? Trzy.
trzy. Nie wiem, bo siąść. Nie, 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 powinniśmy no. wszyscy razem. Dobra, nie ważne. Ale dobra. Ja, bo nie gram w piłkę. Kompletnie nie gram. Właściwie nie pamiętam, czy ja? Miałem, ale no właśnie. Ile mnie raz chyba ze sobą wygraliśmy tylko ostatnio. No. No jak nagrywaliśmy. Nie wiem, ja nie byłem w stanie ocenić. No, dobra. No. Który z nas ma najlepsze teksty? Każdy do siebie pewnie. Ja nie wiem. No dobra, no. Nie czekaj. Jakie wam było? Dobra. Co jest? No dawaj. 3, 4. No już! Już? Już? No już! 3, 4. Który wziąłem? 2. XD. A to nie o to chodzi? No dobra, jak co z moimi rapami, halo? Ja mam teksty w Overwatchu. Potem weź, a potem weź. Kto wymyśli rymowankę? Nie, kto było? Kto wymyśli rymowankę? Do tego idziemy do domu. To już się kłóciliśmy, kto którego ma iść grać. No i kto pierwszy wymyśli jakąś rymowankę, no i ten idzie, no i ten wymyślił. Wojtek ma małego, idzie do domu mojego. Wygrałem. Który z nas najlepiej montuje? Co to za pytanie, co to nie umiem. Ja no, mogę sobie wywalić tę kartkę, po co mi to? Drugi skromnisz? Ja daję siebie. Ja daję siebie. Ja myślę, macie w ogóle całkiem inny styl montowania. Właśnie o to chciałem właśnie powiedzieć, że każdy ma inny styl montowania. Tak, i w czymś innym kompletnie montujemy, ale... Znaczy, ja montuję w Filmorze, ale będę się uczył w Premiere Pro robić. Który z nas najczęściej popełnia błędy? Mówimy, chodzi o błędy na przykład gramatyczne, ortograficzne, jak i życiowe. Mogą być też błędy. Ile życiowe błędy? No błędy, popełniasz błędy. Ja daję siebie, bo ja dużo czasami błędy ortograficzne albo gramatyczne. Powie kurwa! Do mnie! Ale mówisz czasami przez na przykład tak zedę nazwisko. Mówię! Mówię! Przed zjadą przy tych zedek mówisz. Żyrafa, żyrafy nie pisze. Kto z nas robi najlepsze miny? Ja czekaj, ja się zastanawiam. Dobra. Damsko to. Ja tam mam Kamila z tyłu kamerze, z tyłu mi to macha. To było na przypale, ale jeśli chodzi o miny. Która już ma najlepsze? Dobra, to ja dam. Ja dałem Wojtka, ale znaczy ja nie patrzę, kto robi jakieś miny, tylko z odcinka chyba mojego tam jak pies bym, robiłeś takie coś. No! A u mnie też to było, widzisz, jak nagrywałeś. No dobra, czasami, okej, ja mam na przykład na zdjęciach śmieszne mogę być. No. No bo, nie, no, no dobra, Wojtek chyba częściej. Ten pies i kot było, ja nie wiem jak ten kot się rzesz, ale pies zawsze robił tak. Tak dwa razy był na odcinku, bo jego i u mnie było. Który z nas najlepiej tańczy? I tutaj, ja nie wiem, z wami na imprezy nie chodzę, więc ja w sumie mogę powiedzieć, że dam na Klaudiusza. Ja dam, że Klaudiusza dam. Też dam Klaudiusza. Bo on kiedyś w tańcach był dobry. Ja tańczyłem. A ty kiedyś, ty mnie chyba uczyłeś na urodzinach Wojtka, jak tańczyć też chyba, albo to Marcel też. Na 18? Tak, tak. To chyba ty, Marcel nie... Marcel też, ale chyba ty też. Bo on nie pił, wiesz, no on nie pił. Ale głowa w ten, w płachy była najlepsza. Siedzimy. Który z nas ma najlepszy outfit? Kurde. Czyli styl ubierania. Ja od razu mówię, ja siebie odrzucam. 3, 3, 2, 3. Muszę dać siebie, znaczy to była naprawdę ciężki wybór, ale ja prawie że... Ja patrząc po tym, jak idziemy na sesję zdjęciową. Mógłbym dać tak, naprawdę. Ja daję po tym, jak idziemy na sesję zdjęciową, to jak ten się pan ubiera tutaj, no to... No, on to jest... On może potrafi dopasować. Elegant. Piękniś! Który z nas jest przystojny? Nie, to jest bardzo... Dobra, ja mam. To jest bardzo... Ja już mam. Ja też mam. Dobra, ja też mam. Co? Każdy siebie. Dwa, trzy. No. Właśnie, o, Jezus. To samo miałem dać. Dobra. To samo miałeś dać? Każdy jest piękny na każdy jest piękny na swój sposób. I teraz chłopaki, teraz jest mocne pytanie. Czekaj, aż się napiję. Nie, nie. Nie. Który z nas uderzyłby dziewczynę? Najszybciej? No, który z nas uderzyłby dziewczynę? Najprędzej z nas. Który by dał dziewczynie? To no, musimy wybrać! To musimy wybrać! Moją pierwszą myślą jest pas, ale... Właśnie dlatego... Właśnie chodzi o to, zastanawiam się, co wybrać, do tego, że... Nie ma, więc ja ciebie tego nie zrobię. No,
dobra. Ja też znam Wojtka. Co? Co? Znaczy, chodzi o to, że... O wy chuj! No, co? Znaczy, ja myślałem, że każdy będzie honorowy dla siebie. To nam. Nie uderzyć kobiety. Ja też bym nie uderzył. Wojtek. Tym tokiem rozumowania, że Wojtek dużo by powiedział i wtedy mógłby coś, jakaś kłótnia by wyszła z tego. Ja robię wtedy bumsko. Ale jakby Wojtek coś powiedział za dużo, ona by mu dała liścia, a on by... On by ją oddał.